Słaby chemce, biorę między ręce, jak komara plas, plas i nie bzykaj mi tu więcej. Słaby chemce, biorę między ręce, jak komara plas, i nie bzykaj mi tu więcej. Witam Włodek Markowicz, wita witam też Karol Pociorek. Karol, i chcielibyśmy zapytać jedną ważną. Witam serdecznie Mojsze, mów do mnie monetami złotymi. Czy uważ też jest taka... Czy uważ? U nas zawsze, słucham ciebie, u nas w Gruzji, haczapuri gruzińskiej. Zobaczysz, że haczapuri gruzińskie, znaczy, nie. To jest jakaś stara komercyjna marka, która w ogóle nie ma nic związanego z Gruzją. Nie, haczapuri to pewnie jest jakaś gruzińska potrawa, ale która w Polsce robią normalnie z kurczaka w panierce i wygląda jak każdy inny gyros, syros. Jadłeś haczapuri? W gruzińskim haczapuri oczywiście. No. Uważam, że jest trochę suche. A to nie. Zupełnie jak najnowszy film z Gierszały. To język mi się plącze. Język ci się plącze, bo tu masz jakieś knącze, gdzieś tutaj przechodzisz w czarnej koszulce. Ja ci tutaj mówię, chłopie. Jestem takim MC, tak, jestem taki. I tak mi się nie chciało się rapować. Podpowiem wam tak, w tym odcinku robimy taki pacia. Pomyśleliśmy, że zawsze mamy dwa tematy i problem zawsze był taki, że my te tematy znaliśmy oboje. Oboje? Obaj. Aaaa, już prawie wiedziałem, że już miałem, byłem prawie pewien, że prawie ten. Prawie widziałeś, to wie. Oboje obaj. To było? Dziewczyna i chłopak. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że zawsze mam problem z oboje, obojgoru i obojgą. Obojgoru. No i właśnie, kontynuując ten temat. I zawsze mieliśmy te dwa tematy i każdy z nas znał ten drugi temat. I teraz pomyśleliśmy, i to w sumie nie teraz, to będzie od dzisiejszego odcinka do zawsze. Do zawsze? Do odwołania. Karol ma swój temat i ja mam swój temat i nikt z nas nie zna tematu, oprócz Karol znam. No dzisiaj znam Włodka, bo akurat już z rana przeczytałem wszystkie serwisy i już niestety... Wiesz co ja zauważyłem? Że ty za dużo czytasz. Przepraszam. Karol, jedziesz pierwszy. Otóż ja chciałem odmienić historię. Jak pamiętacie, Wrocław nie był częścią Polski. Wrocław nie jest częścią Polski. Kraków jest częścią Polski. Warszawa jest częścią Polski. Lublin jest częścią Polski. Ale Wrocław nie jest częścią Polski. Nie odwołuj tego, nieważne. Nie odwołuję tego, nie. Wrocław dalej w dupie jest czarny. Nieważne jaki masz temat, każdy nie jest dostatecznie powód, żeby odwoływać. Pamiętamy, że Szczecin nie był częścią Polski. Pojechaliśmy tam, sprawdziliśmy, było okej, był McDonald's. Ale dalej nie jest częścią Polski. Ale dalej nie jest częścią. Nawet Facebook tak twierdzi. Natomiast, jak się okazuje, jak badania dowodzą, Radom jest częścią Polski. Bo? Na wniosek internautów i ludzi dobrej woli, którzy postanowili... No, tylko nie ten temat. Tak, dokładnie ten temat. Ja nie mówię o tym. Nie chcesz powiedzieć o tym? Nie. Że Sasha Grey miałaby mieć swój pomnik w Radomiu? Nie, uważam, że to jest idiotyczny pomysł po prostu, dlatego ty mów... Ale on nie powstanie! Nie o to chodzi. To o co chodzi. Otóż ktoś sobie wymyślił, dużo ludzi to podchwyciło. Dużo ludzi, którzy internet traktują szerzej niż tylko serwisy informacyjne. Internet jest dla nich szerszym źródłem wiedzy. Nie zawężają się tylko do Onetu, WP i Facebooka. O nie! Oni dłubią, oni szukają, oni Google używają do sądów badawczych. W czym dłubią? I wpisują różne słowa w Google. Ja nie będę cytował. Oni chcą uhonorować pewną artystkę, znaną bardzo dobrze, ale tylko w niektórych kręgach. Ja tutaj tych kręgów nie będę wymawiał. Nie, bardzo nie pokazuję, kto do tych kręgów należy. Ale w niektórych kręgach jest to artystka kultowa. Bardzo undergroundowa, bardzo szeroko rozwinięta. Umiejętności manualne, oralne i generalnie gibkość ciała jest już owiana legendą. Nie wierzę, że robimy tak. Artystka mogłaby w dawnych czasach, są tylko dwie opcje, gdyby ona żyła, na stosie. Być spalona na stosie, albo byłaby wybitną artystką, znana również tylko w pewnych kręgach. Artystką tą jest Sasha Grey, nie będę tutaj przedstawiał, kto wie, nie musisz, ten wie. Pewnie wielu mężczyznom nie muszę. Tej artystce chciano by postawić pomnik, ja powiem tak. Chodzi o to, że nie powstanie ten pomnik. To nie ma znaczenia żadnego. Podejrzewam, że nie, bo tam ludzie w Radzie Miasta pewnie nie byliby zachwyceni. Pomniki się stawia ludziom znanym. Ostatnio w Warszawie byliśmy, koło Wisłostrady są takie fontanny, tam gdzie bardzo fajne. Bardzo fajne. Była ławeczka, która była zrobiona z takich dwóch niby rur wodociągowych i stał obok tego gość, który odkręcał taki kręg i to był pomnik upamiętniający faceta, który rozwinął sieć wodociągową w Warszawie. Piękny pomnik, bo śliczny pomnik, ławeczka, ale ja gościa nie znam. No. A pomniki powinny być stawiane osobom, które są znane. A Sasha Grey jest znana, oczywiście w pewnych kręgach. Pewnie tamten gość również był w pewnych kręgach, ale bardziej powiedziałbym takich rurowych. Nie, są dwa rodzaje ludzi znanych. Człowiek znany, na przykład jak Wisława Szymborska, do którego nie ma żadnego wstydu się przyznać, że znam tą osobę. Tak. Jest też Sasha Grey, którą... Tak... Nie do końca, bo tutaj czasy weryfikują to, czy ktoś jest dobrze... I teraz zupełnie poważnie. Tak był taki Herbert czy Czesław Miłosz, którzy w swoich czasach historycznych, dawniej, byli znani, ale byli kojarzeni bardzo negatywnie. Czesław Miłosz przez
swoją ucieczkę z Polski. Herbert też przez jakieś Herbert albo Różewicz? Przez swoje konotacje tam z władzą. Mieli negatywne konotacje i byli w negatywnym stopniu postrzegani. Miłość byli znani. Więc taka Sasha Grey, jako że jest znana, utożsamiana z czystą przyjemnością i rozrywką ludyczną, mogłaby mieć pomnik i nawet jeśli nie będzie mieć, to ja otaczam ją ciepłą myślą i przekazuję już głos Wodkowi, który powie wam, jaki jest drugi temat. Nie wiem, że robimy ten temat. Powiedział Włodek, ukrywając twarz w dłoniach. Tak czy siak, ja się założę, że gdzieś w Urzędzie Miasta jest jakaś 50, 60, 70, 80-letnia kobieta. Chyba zaczęli nagrywać. Ale oni nie wiercą długo, spoko. Teraz pora na mój temat. Ostatnia kropelka, do ostatniej kropelki dowysikuje, prawda, jak Mishira. Pora na poważny temat, o Holendrach. Też kontrowersyjni, ja wiem. I wcale nie chodzi o, tak jak mówiłem, legalizację marihuany, z czym Holendrzy są utożsamiani. Oraz Van Persie. Oraz Van Persie. Tak. Ale tak naprawdę chodzi o to, że Holendrzy mają plan, żeby w 2023 roku wysłać kogoś na Marsa i żeby on tam już został i nie wrócił. To jest dopiero ciekawe, bo nie dość, że ktoś miał taki pomysł, to ja już wiem, że ktoś wcześniej miał taki pomysł. Ale oni to faktycznie chcą zrobić i to ze względów ekonomicznych. To raz, a dwa, najlepsze, że mówią w tej chwili, że my już mamy osoby, które by się chętnie zgodziły w imię rozwoju nauki. Nie zgodziłbyś się? Nie. Okej. Okay. A dlaczego pytasz? No ja bym poleciał. Chcesz się mnie pozbyć, tak? Nie, ja bym poleciał, myślę, że bym poleciał. Ale ze mną, czy beze mnie? Poleciałbyś beze mnie? Są ludzie, którzy tam chcą zostać. Jak już polecisz, no to będą tobie pisać w książkach. Będą tobie mówić. A nie o to chodzi. W sensie to fajne, stary na Marsa. Ja myślę, że to jest fajne przez pierwszy karot tydzień. No, a tam się leci parę lat. Pomijam fakt, że lecisz kilka lat. Ja bym poleciał. I został? Polecieć tam? Zrobić to wszystko, co ty chcesz tam robić na tym Marsie? No to jest mega, mega, mega trudne, tak? I mega, mega drogie. I wrócić. Dolecieć tam, to jest jeszcze pół biedy i podejrzewam, że gdyby chodziło tylko o to, żeby dolecieć, to wystrzeliliby już dawno rakietę z człowiekiem. Czy nie powinno być tak, że na rzeczy związane z kosmosem, czyli na przykład podbój kosmosu, no, pieniądze nie powinny być po prostu brane, tylko powinny być dodrukowywane i żeby sobie szły tylko na ten cel? Jakby tylko na ten cel i nikt nie musiałby wiedzieć. A, nikt nie musiałby wiedzieć. Taka walizka z pieniędzmi leży obok. Tylko na ten cel, na podbój kosmosu. Proszę bardzo, na ten prom to tutaj. Jak ekonomia by wiedziała? Ekonomii byśmy nic nie mówili. Ona... Trzymalibyśmy ją poza kręgiem tych ludzi świadomych. W sensie ona by nie wiedziała. Ekonomia. Ekonomia, wiem. Nie wiedziałaby, że ktoś dodrukowuje pieniądze bokiem. Więc nie miałaby szansy dorobić inflacji. Więc jakbyśmy zrobili te pieniążki szyk, wystrzeli, bo te pieniądze jakby poszły w kosmos, no nie? Pieniądze by zostały na Ziemi. Trzymajmy się tej mojej wersji, bo nie robisz problemy. Dobrze, dobrze. No, dajcie znać, co o tym myślicie, a my tymczasem kończymy odcinek. Ale coś, po prostu jak polityka. Mam nadzieję, że wam w bloku nie burują. No i bądźcie! Lekkostronnicze! W sumie w tej scence nic nie trzeba mówić.